Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki, tu Malinowa. Pomyślałam, że podzielę się z Wami, co ja dzisiaj będę jadła na śniadanie. Nie wszyscy pewnie znają ten cudowny przepis, ale ja przychodzę tutaj z pewnymi rekomendacjami, które oczywiście macie Państwo, moi drodzy, na ekranie. I rekomenduję masło gostyńskie, bo jest po prostu najlepsze. I pomidory malinowe, bo również są najpyszniejsze. Trafiła mi się też zacna cebula, ale nie potrafię jej sklasyfikować, więc jest to chyba cebula, po prostu cebula. Taka normalna, zwyczajna, żadna tam czosnkowa ani inna, ale jest tak łagodna, tak krucha, tak pyszna, tak w ogóle soczysta, że no i mało paląca. Więc będzie idealna w tym zestawie, sól i pieprz, no i chleb. I teraz, moi drodzy, chleb oczywiście smarujemy masłem, na to plastry pomidora, plastry lub półplastry cebuli, sól i pieprz. I to jest najlepsze jedzenie, jeżeli nie wychodzicie z domu i nie macie zaplanowanej randki oczywiście. To znaczy wyjść możecie, tylko nie chuchajcie na nikogo i nie witajcie się buziakami. I proszę bardzo, tak wyglądają najpyszniejsze kanapki w tym sezonie. I jeszcze oczywiście odrobina czosnku niedźwiedziego. No, także róbcie od razu więcej, bo nie chce się tak człowiekowi później chodzić, kroić. Od razu trzy i będzie gitara. Muszę Wam przeczytać jeden komentarz. Oczywiście siadam tak w miarę daleko, żeby do Was ta cebula nie doleciała, ale za to może dolecieć zaraz mucha, która znowu mi wpadła. No niestety, ale bez siatek się nie obędzie. Wiecie co, myślałam, że tak wysoko, to te muchy jakoś tak nie dolatują. Dolatują, do tego dolatują też ćmy. W Mikulicach ciem nie było, a tutaj sporo ich wpada. No, nie taka ogromna już jak poprzednim razem, co mówiłam Wam, że mnie w nocy zaskoczyła, ale jak wieczorem wczoraj poszłam do pokoju jeszcze po coś, to siedziała sobie na oknie. No ale udało mi się ją, wiecie, taka normalna ćma, taka może ciutek większa, ale taka jak mniejszy motyl, więc bezstresowo ją wygoniłam, wypędziłam. Natomiast jeszcze muszę powiedzieć, że ta cebula, nie wiem, bo nikt nie sprawdzał, ale ona jest taka jakby, wiecie, bez zapachu cebuli i bez tego takiego mocnego aromatu. Bo czasem jak się zje cebulę, to aż tak w żołądku czuć, że tak, o, zjadłam trochę za dużo tej cebuli. Ja lubię, więc ja tam czosnek, cebulę, to wiecie, nie mam problemu. Ale ona jest taka łagodna, tak jakby właśnie taka mało aromatyczna, natomiast taka dobra, taka krucha, taka fajna. Więc może tak, wiecie, jakoś przejdzie bokiem. Natomiast chciałam Wam opowiedzieć jedną rzecz, ale zanim do tego dojdę, to muszę, no patrzcie się, włączyła i włączyła, muszę przeczytać jeden komentarz, bo jak dzisiaj prostowałam włosy, to sobie o nim przypomniałam, bo wiecie co, przez myśl przeszło mi coś takiego, w pewnym momencie jak tak włosy uprostowałam tutaj, to mówię, no teraz jak już nie mam grzywki, to wyglądam jak Piasek, kiedy śpiewał w Mafii Imię Deszczu. To, o Boże, to był taki przebój na disco normalnie, jak z chłopakiem się hulało. Jak to leciało, dziewczyny, chłopaki, to było takie zajebiste, to była taka, wiecie, no, randka życia, nie? No, no i tak pomyślałam, że kurde, no wyglądam jak Piasek wtedy, on nosił takie włosy, ale ja pamiętam, że jakiś grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no pół roku temu, to niektórzy nawet pozwolili sobie mnie porównać, złośliwie oczywiście, do Kopernika. No wiecie, no, inaczej się nie dało, żeby, wiecie, żeby przejść przez etapy do najlepszych, najlepszych zajebistości, trzeba czasem po prostu upodobnić się do innych zajebistości. Więc ja Kopernik, wydanie Piasek. No i teraz słuchajcie tego. Bardzo tutaj mi się spodobał ten komentarz. Tak, Anka, jesteś nasz kochany kameleon. Dzisiaj wyglądasz prawie jak Paul McCartney z The Beatles. Jutro jak Elvis Presley, Anka, jesteś światowa. No i tam dalej o brwiach, heheszki, o tych brwiach takich, wiecie, nie, to już do tego nie wracajmy. Tak, kochana, masz rację, ja właśnie jestem takim typem człowieka, który jednego dnia wygląda tak, drugiego wygląda inaczej. No nie, no trzeba tę muchę po prostu wygonić. Ja na przykład jednego dnia mówię, nie, no dzisiaj spoko wyglądam, a drugiego jestem tak brzydka, że nie mogę się na siebie patrzeć, więc nie patrzę. Ale ja mam też tak z charakterem pisma. Ja codziennie mam inny charakter pisma. Dobrze, że nie inny charakter, tylko pisma. Chociaż charakter też na przestrzeni lat bardzo mi się zmienił i takie były, takie były normalnie góry i doliny. Ale charakter pisma mam, ja mam ogólnie brzydkie pismo, jak się posaram, to mam ładniejsze. Natomiast
jednego dnia w ogóle innym długopisem będę, każdym długopisem będę inaczej pisała i każdego dnia mam inny charakter pisma, więc gdyby ktoś mnie chciał na przykład rozpoznać po charakterze pisma, to będzie miał to niesamowicie utrudnione. Nie wiem, od czego to zależy. No taki kameleon. Zrobiłam sobie kawy i chciałam się jej z Wami napić, ale lecicie na mnie dzisiaj za bardzo. Mówiłam, nie przybliżajcie się, bo mi z gęby wali. Zrobiłam sobie taką malutką, o, bo już jedną piłam. Lubię te małe kubeczki, one są takie akuratne, wiecie, czasem się chce tej kawy, ale tak nie macie ochoty na taki wielki kufel. A czasem zrobicie sobie wielki kufel i jeszcze odstawiacie, nagle wiecie, sięgacie i jeszcze macie ochotę na taki jeden ostatni łyk, a tam jest pusto i to jest najgorsze. No, a gorąco, dolałam tu mało mleka, bo to jest takie chyba 140 ml mi się tu zmieściło, więc tak z tym mleczkiem, ale jaka ładna krema mi dzisiaj wyszła, nie wiem. No, także słuchajcie, ja Wam muszę powiedzieć, że mnie się bardzo ciągnie ten tydzień. Jak tamten tydzień mi uciekł, ja nie wiem, kiedy on się skończył. Artur jak wyjechał, to było, wiecie, dzień, weekend. Weekend też bardzo szybko mi przeleciał, tak pomyślałam, ale teraz zleci. No, ale niestety od poniedziałku coś się przystopowało. Chyba wszechświat usłyszał, że mówiłam, że za bardzo mi życie przez palce przecieka i po prostu mi przystopował, przykręcił ten kurek. No, ale to może i lepiej, wiecie, ale no powiem Wam, że nie wiem, czy Arti wróci jutro, czyli dla mnie w piątek, wieczorem oczywiście, nie, żeby nie było za dobrze, czy dopiero w sobotę, bo on sam tego jeszcze nie wie, natomiast ja bym wolała, żeby w piątek, nie. I jak wróci, to idziemy na przepyszne ciasto, taki tort bezowy. Ostatnio jadłam bezowy z orzechami, ale bo skończył się z owocami, ale właśnie mam ochotę na ten owocowy i do tego wielki puchar lodów. I może jeszcze jakiegoś drinka dołożę. A propos jeszcze moich włosów i mojej grzywki, to muszę Wam powiedzieć, że teraz ją zapuszczałam, a poprzednim razem, kiedy zapuszczałam grzywkę, to była klasa 8 podstawówki, już końcówka w zasadzie i wtedy zaczęłam ją zapuszczać i pamiętam, że zapuszczałam też włosy, bo one były takie krótkie, i krótka grzywka, zapuszczałam jednocześnie jedno i drugie i jak już mi tak urosła, że nie wiedziałam, co mam z nią zrobić, a nie miałam, jak Wam mówiłam, prostownicy, to wtedy kupiłam sobie w kiosku Ruchu wsówki, ale one były białe i wpinałam je tutaj i nosiłam takie, o, tak miałam włosy, wiecie, o tak do góry i tutaj miałam takie białe wsówki. Teraz mam białe włosy, bo jak widzicie, tu mi gdzieś tak bokiem ta siwizna idzie, a nie chcę mi się teraz włosów farbować, może gdzieś zafarbuję na weekendzie, zobaczymy. Natomiast no, zafarbuję na pewno, ale wiecie, u mnie to tak idzie opornie zawsze. No i widzicie, czyli grzywka u mnie jest średnio co kilkanaście lat, także może na stare lata znowu sobie taką grzywkę funtnę. A propos wtedy, jak właśnie zapuszczałam, jak nosiłam tę grzywkę i takie te krótkie włosy, nie byłam najpiękniejsza, taka byłam, można by nawet powiedzieć, średnio ładna. Ale jak udało mi się te włosy zapuścić, to z tej takiej, z tego brzydkiego kaczątka, no troszeczkę tak się przemieniłam w taką nawet całkiem niebrzydką nastolatkę. No i się zaczęło. Spodobałam się chłopakowi, takiemu Patrykowi, który miał motor, miał Simpsona, więc od razu mi się podobał, już nie patrzyłam na nic, motor po prostu wygrał wszystko. Oczywiście, że mnie przewiózł nieraz, ale niestety chodził ze mną tylko tydzień, oficjalnie. I oficjalnie też ze mną zerwał. Więc jak gdybyście pytali, czy zerwał kiedyś ze mną chłopak, tak, Patryk ze mną zerwał. Mam go oczywiście teraz na Facebooku i jeszcze mu swoich żali nie wylałam, ale przymierzam się. Muszę mieć dobry dzień, żeby mu wygarnąć, jak bardzo mnie zranił. I mało tego, że ze mną zerwał, to jeszcze zerwał ze mną przez telefon. No nie pytajcie, nie pytajcie. Zakochana byłam w tym motorze Fest i było mi bardzo przykro. Nie no, ten chłopak też mi się w sumie podobał. No ale cóż. Życie. Ale ja Wam muszę powiedzieć, że ja tutaj jestem z zającem. Wielkanocnych świąt nie ma, natomiast zając, zanim wyląduje w piwnicy, to musi właśnie wrócić Artur, ponieważ Artur jak zwykle dostał zjebkę, bo zakosił mi klucze. I do piwnicy, i do skrzynki. I oczywiście no, musiałam wylać swoje żale, że on tu praktycznie nie mieszka, a zabrał nie swoje klucze. I to nie pierwszy raz. A jak ostatnio szłam na pocztę, to słuchajcie, tak zerknęłam do skrzynki i widziałam, że jest awizo i pani tak wsadziła to awizo, że ono się tak wygięło, wiecie, jak ja wsadziłam palec, to tak górą go wyciągnęłam i udało mi się wydostać. Dlatego
No Artur nie może takich rzeczy robić. Ja wiem, że on się boi, że ja mówiłem wszystkie ogórki z piwnicy i on po prostu dlatego zabiera te klucze, ale no to niech sobie, nie wiem, podpisze swoje słoiki albo jakoś tak, bo wiecie, no ja klucze muszę mieć. Więc zając wyląduje w piwnicy, ale zanim to jeszcze sobie tutaj z nami troszkę pomieszka. Słuchajcie, a propos chłopaka, to powiem wam, że różne historie dzieją się tutaj poza kamerami. Jak gaśnie kamera, to też przychodzą do mnie różne maile, różne wiadomości, różne historie naprawdę się tutaj tworzą i był taki jeden pan, który się we mnie zakochał i ten pan był w ogóle Anglikiem. Pisał do mnie po polsku na początku, więc ja nie wiedziałam. I w ogóle zaczął ze mną tę znajomość, bo to była bardzo krótka znajomość, która no widziałam, że z jego strony na maksa przeradza się w jakieś takie zauroczenie mną, chociaż powiem wam, że chwilę z nim popisałam, bardzo miło się z nim rozmawiało i miał przegenialny głos. Miał tak miły głos, bo nagrał mi głosówki, miał tak uroczy głos, że powiem wam, że właśnie bardzo często po głosie możemy się w kimś zauroczyć. No i niestety jak przychodzi ten moment, kiedy dostajemy wizerunek, no to czar pryska. No bo tak to jest, słuchajcie, liczy się charakter, ale niestety no ktoś nam musi odpowiadać, coś musi mieć takiego, wiecie, nie musi być piękny, ale musi mieć to coś w sobie, żeby nas po prostu tak, wiecie, pociągnęło, nie? No, pan bardzo chciał się uczyć polskiego. Pisał mi, że już się uczy polskiego, bo mnie ogląda od dawna i w ogóle wyłożył całą kawę na ławę. Natomiast pan miał fetysz stóp i prosił mnie w tej w zasadzie pierwszej wiadomości, czy mogłabym mu wysłać zdjęcie moich stóp. Także widzicie, takie rzeczy, nie? Na kanale Malinowej MM, poza kurtyną oczywiście. No, także nie wiem, bo nie mam z tym panem teraz kontaktu, ucięłam ten kontakt, napisałam po prostu wprost, że, no, że nie możemy pisać ze sobą i tak dalej, i tak dalej. No i on się obraził, bo poczuł się bardzo zraniony. Natomiast wiecie, no, można się poznać, można różnych ludzi poznać, czasem fajnie się rozmawia z kimś, no ale nie z każdym będziemy się przyjaźnić. Ja uważam, że i tak za długo z nim jakoś ten kontakt pociągnęłam i... No, ale to wiecie, człowiek zawsze uczy się na błędach, także wiecie, nie ma sensu komuś dawać jakiejś nadziei, bo jeżeli ktoś dla nas jest na przykład przyjacielem, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie można tej relacji było nazwać przyjaźnią, ale my kogoś traktujemy, wiecie, po koleżeńsku, po kumpelsku, a ktoś się w nas zakochuje, to no to taka relacja po prostu się nie uda. Ja wam powiem, że ja tam wierzę, może już teraz nie, w takie relacje właśnie damsko-męskie jako przyjaźń, bo miałam bardzo, bardzo długą taką relację, no tak myślałam, że to jest taka relacja przyjacielska. Czasem żeśmy sobie popisali, czasem żeśmy sobie pogadali, ponagrywali się, natomiast kiedy ja wyjechałam z Podkarpacia, no to ta relacja została po prostu ucięta, no z tego właśnie względu, że już nie ma do mnie jakby dostępu i jakby ta szansa na cokolwiek kiedyś zniknęła. No teraz już to wiem na 100%. Gdzieś tam to podejrzewałam, ale wiecie, no chyba udawałam, że tego nie widzę. Natomiast na ten moment, bo jeszcze w ostatnim Q&A odpowiadałam, pamiętam, czy wierzę w przyjaźń damsko-męską i powiedziałam, że tak. Natomiast na dzień dzisiejszy, no raczej nie wierzę. No raczej nie wierzę, chyba że jest facet, jest na przykład, nie wiem, gejem i wtedy to jest naprawdę zarąbisty związek przyjacielski, bo wiecie, taki facet was dwa razy bardziej rozumie niż inny, który jest bardziej hetero i interesują go inne rzeczy, no i jesteście bezpieczne, nie? Macie takiego przyjaciela, przyjaciółkę, dwa w jednym, to jest w ogóle super. Ja powiem wam, że gdybym miała takiego przyjaciela, ale przyjaciela, wiecie, w sensie, że jest naprawdę to fajna przyjaźń, to byłabym mega szczęśliwa, bo to wiecie, wtedy wasz facet nie jest zazdrosny, no i wszystko jest idealnie. No dobra, także słuchajcie, Malinowa też przeżyła tutaj na swoim kanale wiele różnych sytuacji, no i nawet no, otarła się o takie rzeczy, jak wiecie, jak cudze czyjeś zauroczenie. Także wtedy byłam w grzywce, nie wiem jak teraz, ale na dzień dzisiejszy bez grzywki nikt się we mnie nie zabujał. Będę sobie teraz robiła kiełbaskę, ta swojska z szynki Peacock, przepyszna, naprawdę przepyszna, ale ja wzięłam moją siatkę cebuli, to jest ta cebula, o której ostatnio mowa, naprawdę głośno się o tej cebuli zrobiło i to jest cebula z Kauflandu. Cebula żółta, produkt polski. Ja tutaj wyczaiłam sobie, że to jest Wojciech Garlicki.
Krukowo. Choceń. Jezu, wiecie co? Ja chyba do tego gościa napiszę. Zapytam go, czy u niego można kupić hurtowe ilości cebuli indywidualnie. I to nie jest teraz śmieszne, ale ja to mówię całkiem poważnie. Ja w życiu nie jadłam takiej zajebistej cebuli. Ona jest tak łagodna i tak pyszna. Naprawdę, jak można się podniecać smakiem cebuli, to ja to właśnie w tym momencie czynię. No i taki zestaw dzisiejszego dnia myślę, że można polecić każdemu. Uwielbiam tak przekrojoną wzdłuż kiełbaskę, wtedy ona fajniej się przesmaża. Co prawda ta kiełbasa nie jest jakaś taka może do smażenia, bo ona jest chyba taka lepsza niż taka zwykła kiełbasa zwyczajna, ale jest pyszna w smaku chyba dzięki tej szyneczce. Więc tak, chleb być może zwiększy tutaj swoją ilość na talerzu. Na razie, wiecie, na razie zachowuję pozory. Musztarda, cebulka. Pyszota, po prostu pyszota i coś czuję, że jak wróci stary, to pojedziemy zrobić sobie ognisko. Ale póki co musi mi wystarczyć tylko patelnia i moje własne towarzystwo. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.